Was serdecznie w moim nowym filmiku. Jeśli się zastanawiacie, co się dzieje na mojej głowie. Oczywiście jest to peruka. Ja mam ze sklepu Rouskal i właśnie dzisiaj pokażę wam, jak ją założyłam, jak to wszystko wygląda, ale też jest mały bonusik w filmiku, bo chcę wam pokazać, jak w ogóle zaaranżowałam to, co mamy tutaj z tyłu. Zapraszam was serdecznie. Wczoraj wpadłam właśnie na pomysł, żeby zmienić sobie coś tutaj. Totalny miszmasz, syf. Nic fajnego. Zmieniajmy coś. Ochotę robić sobie dzisiaj makijażu, bo coś choroba mnie dopadła, jestem przeziębiona, całe gardło mnie boli, tak się źle czuję, ale oczywiście ja nie umiem siedzieć w miejscu, dlatego postanowiłam zrobić sobie dło. Postanowiłam sobie zrobić tło na vlogi i tak dalej. Jest mój dziadziuś, o Pusiu! Pierniczek ma już 2 i 7 miesięcy, 2 lata i 7 miesięcy, nie, już jestem stary. Pomyślałam właśnie, bardzo mało używam ostatnio biurka do celów artowych czy kraftowych, jeżeli już, to tylko na chwilkę, więc wystarczy mi wziąć tylko taką matę, która zabezpieczy mi blat biurka i tak naprawdę to wszystko, bo mam wszystkie farby wkładane w takich specjalnych pojemnikach, żeby mi łatwiej było je wyjmować. Właśnie, kochani, nagrywam dla was filmiki makijażowe, także możecie tak zobaczyć zza kulis. Mam tutaj matę fotograficzną, oczywiście mojego kochanego ring lampa, którego dostałam od tatusia, i tutaj moje kosmetyki właśnie do filmików. Tadam! Peruka jest niesamowita, w tym sensie, że te włosy wyglądają bardzo, ale to bardzo realistyczne, są bardzo mięciutkie. To wam pokażę, jak ją w ogóle założyć. Oczywiście peruka w środku ma taki czepek z siatki. Tutaj są paseczki, które dopasowywują się do kształtu waszej głowy. Dodatkowo ta peruka ma takie z przodu grzebyki. To zabezpiecza, żeby ta peruka nam nie spadła nam z głowy. Peruki również dołączone było tak zwany wig cap. Ja go teraz właśnie założę. Gdzie to? Piękność. W miarę mi się trzyma. Chyba sobie trochę czuję, że mi zjeżdża. Dobra. Zaczynam od tej części, właśnie od tego grzybyka, i go wpinam najpierw. I potem dochodzę tutaj do tego momentu, aż mam za uszami. Yeah. Piękne afro. Ta
peruka jest naprawdę, naprawdę piękna, tak mi się ona podoba. Powiem wam coś, 13 lat temu, kiedy miałam 17 lat, miałam bardzo ciemną karnację, taką oliwkową i bardzo dużo się opalałam i wyglądałam dosyć egzotycznie. Później sobie zrobiłam dready i ludzie w moim mieście, jak przyjeżdżali z różnych zakątków świata, się pytali, skąd ja jestem, bo byłam bardzo taka egzotyczna, coś nowego, coś innego. A ja mówiłam, ale ja przecież jestem z Mrągowa, tutaj jestem lokalna. Także taka peruka wtedy wyglądałaby bardzo naturalnie akurat do mojej cery. Teraz jestem no blada, blada jak ściana, więc może to wygląda dosyć śmiesznie, ale kiedyś naprawdę pasowałaby mi ona. Na zdjęcie kliknijcie sobie w link do tej peruki w opisie. Tam babka normalnie ma taki kokon tu zrobiony. Tak mi się to podoba, teraz może go wykombinuję. Nie no, głupio to wygląda. Nie, nie podoba mi się u mnie, ale można fajnie ją wystylizować, zrobić na takie naprawdę fajne afro. I kochani, że tło wam się bardzo podoba. Oczywiście podoba, aczkolwiek jeszcze tutaj muszę zrobić więcej lampek po tej stronie, żeby było ładniej i się bardziej świeciło, bo kto wie, kto mnie zna, to ja mam absolutnego fioła na punkcie różnych takich światełek i tak dalej. Odklejam się rzęsa. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik dzisiaj wam się podobał. Moja nowa aranżacja też. Dajcie mi znać, co o niej myślicie. Link do tej peruki oczywiście znajdziecie w opisie, jak i również link do mojego bloga, Instagrama i Facebooka. Zapraszam was serdecznie. Zachęcam też gorąco do subskrybowania mojego kanału i dajcie mi kciuka w górę, jeżeli wam się filmik podobał. To jest dla mnie wielkie, wielkie wsparcie. A tymczasem zmykam, kochani. Serdecznie was pozdrawiam. Buziaki.